Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym powrócić do omawianego już wcześniej modułu GY86. Jak pamiętacie, jest to moduł, który posiada w sobie wbudowane trzy czujniki, tak? Już jednym z nich, który omawiałem w pierwszej części, był barometr MS5611, natomiast posiada on jeszcze dwa inne układy, a mianowicie żyroskop i akcelerometr MPU6050 oraz magnetometr HMCL5883L. Dzisiaj będziemy omawiali ten drugi, czyli żyroskop i akcelerometr. Zanim jednak przejdziemy do jakichś konkretnych przykładów, chciałbym powiedzieć o nim kilka słów. Jest to układ o tyle wyjątkowy, ponieważ raz, że posiada właściwie te dwie funkcje, czyli żyroskopu i akcelerometru, no to jeżeli sobie zajrzycie na mojego bloga, tam już opisywałem wcześniej takie dwa osobne układy, czyli tam był żyroskop L3G4200D oraz akcelerometr ADXL345. Natomiast tak jak tutaj mówię, ten układ posiada te dwie funkcje wbudowane jednocześnie. Oprócz tego ten układ posiada tak zwany procesor DMP, czyli tak zwany procesor, cyfrowy procesor ruchu, który po zaprogramowaniu osobno pozwala nam na przeliczanie jakichś, powiedzmy, konkretnych wartości, jakichś obliczeń, które są wykonywane bezpośrednio przez MPU, tak aby odciążyć od zbędnych obliczeń mikrokontroler. Jeżeli chodzi o żyroskop, no to tutaj od tego wcześniej już opisywanego L3G4200D zbytnio się nie różni, jest również 16-bitowy, z tym, że posiada tutaj on jeden zakres pomiarowy więcej, a konkretnie zakres 1000 stopni na sekundę. Jeżeli chodzi o akcelerometr, no to tutaj już jest przewaga znacząca, ponieważ jest tutaj przetwornik 16-bitowy, podczas gdy ADXL345 ten przetwornik posiada jedynie 12-bitowy, co powinno tutaj nam przełożyć się na większą dokładność odczytu. Tam, jeżeli chodzi o jeszcze podstawowe inne różnice, no to ja tutaj nie będę omawiał, to sobie możecie przeczytać u mnie na blogu. No tutaj tak samo nie będę omawiał podłączenie tego modułu, to również jest w pierwszej części. Jedyne tutaj, co się zmieniło w naszym układzie, to dwie dodatkowe diody LED, jedna niebieska, jedna zielona. One są podłączone do cyfrowych wyjść Arduino do czwórki i siódemki poprzez rezystory ograniczające prąd o wartości 220 ohmów. Po co te diody są? No to tutaj pokażę to na kolejnych przykładach, natomiast nie będę tutaj teraz tego omawiał, ale o tym za chwilę. Jeżeli chodzi o zaprogramowanie tego układu MPU6050, no to również przygotowałem dla Was specjalną bibliotekę. Można powiedzieć, że ona jest bliźniaczo podobna do tych dwóch bibliotek żyroskopu L3G4200D, jak i akcelerometru ADXL345. No tak, żeby tutaj jakoś programowanie i odczyty znormalizować do obsługi tych modułów. Natomiast no, jak każdy taki czujnik, który działa na magistrali I2C, wymaga tutaj dołączenia biblioteki WireH, no i jak i samej biblioteki MPU6050. Poniżej oczywiście musimy tutaj zainicjalizować instancję biblioteki MPU6050 do zmiennej MPU i w funkcji setup ustawić standardowe parametry tego modułu. No tutaj wielkiej filozofii nie ma, ponieważ ustawiamy tutaj sobie wyjście szeregowe na określoną prędkość, no i poniżej już inicjalizujemy nasz MPU6050. Tutaj taka podstawowa, zasadnicza różnica pomiędzy tymi poprzednimi układami, czyli tym L3G, jak i ADXL, chodzi o to, że tutaj jednocześnie ustawiamy zakresy pomiarowe zarówno dla żyroskopu, jak i akcelerometru. Tak? Tutaj ja ustawiłem zakres pomiarowy w skalę 2000 stopni na sekundę dla żyroskopu, natomiast dla akcelerometru zakres przeciążenia
przeciążenia 2G. Jeżeli mamy taką konieczność, możemy również ustawić własne jakby tutaj przesunięcia odczytów tego czujnika. Chodzi o to, że możemy go w jakiś tam sposób wykalibrować do pożądanych wartości. No i na sam koniec wywołujemy funkcję Check Settings tylko po to, aby na konsoli zobaczyć, jakie aktualnie ustawienia tego układu są, tak? Czy już jest włączony tryb uśpienia, jaki jest źródło zegara, jaki jest jego właśnie ustawiony zakres pomiarowy, jaki tutaj przesunięcie. Tak? No a tutaj nie będę tego dokładnie omawiał, te wszystkie parametry spokojnie znajdziecie w nocie katalogowej układu. Ja tylko tutaj pokażę, jak można tutaj te wartości odczytać. No i po wyświetleniu wszystkich tych ustawień już w głównej funkcji lub będziemy odczytywać nasze wartości akcelerometru. Tak? Jeżeli chodzi tutaj o te dwie linie, no to pierwsza z nich odczytuje tak zwane wartości surowe z naszego czujnika, natomiast ta poniżej read normalis axel, tak, no to ona już będzie nam zwracała wartości bardziej dla nas czytelne. W przypadku akcelerometru będą to wartości w metrach na sekundę. I praktycznie już poniżej na monitor, czyli na konsolę szeregową, będziemy te wartości wyświetlać. A więc załadujmy sobie nasz program i po chwili już możemy zobaczyć na naszym monitorze szeregowym odczyty naszego akcelerometru. Ja tutaj to scrollowanie wyłączę na chwilę, przejedziemy sobie na samą górę. Jak widzimy, inicjalizacja naszego MPU6050 się powiodła, wyłączony mamy tryb uśpienia, zegar podłączyliśmy tutaj do osi X żyroskopu, czyli do referencyjnego, mamy tutaj zakres plus minus 2G, no i nasze przesunięcia, jeżeli tutaj nie ustawialiśmy tych wartości samodzielne, to będą tutaj się znajdowały ustawione wartości fabryczne. No i poniżej już mamy tutaj odczyty dla wszystkich trzech osi X, Y, Z naszego akcelerometru, te surowe, jak i znormalizowane. Tak, włączymy z powrotem autoscrollowanie, no i widzimy, że już ruchy naszym całym tym czujnikiem są interpretowane, przeliczane i wyświetlane na naszej konsoli. Tak? No ale tutaj, tak jak mówię, takie wartości zbytnio nam się do niczego nie przydadzą. Ja jeszcze tylko pokażę inny przykład dla odczytywania wartości naszego żyroskopu. W tym celu załaduję tutaj odpowiedni przykład. No i praktycznie ten program niezbytnio nie różni się od tego, jeżeli chodzi było tutaj w przypadku akcelerometru, również dołączamy niezbędne biblioteki, ustawiamy prędkość portu szeregowego, jak i zakresy pomiarowe naszego czujnika. Również możemy ustawić przesunięcia dla naszego żyroskopu zerowe, natomiast tutaj zalecane jest jakby tutaj automatyczna kalibracja naszego żyroskopu. Tak? W momencie, kiedy nasz układ będzie w stanie spoczynku, no to wtedy ta funkcja kalibrująca samodzielnie jakby wyzeruje te wartości tak, aby te, które teraz się znajdują, były traktowane jako wartości zerowe. Dla pewnego wygładzenia wyników możemy tutaj ustawić nieczułość naszego czujnika na 3 stopnie. No i standardowo sobie na koniec wyświetlimy nasze ustawienia, które są zaprogramowane, czyli ponownie tam tryb uśpienia, źródło zegara, jaki jest, tutaj mamy zakres żyroskopu, przesunięcia żyroskopu, no i już w funkcji lub możemy ponownie wyświetlić nasze wartości, również wartości tak zwane surowe, jak i znormalizowane naszego żyroskopu, tylko tym razem tutaj, jeżeli chodzi o wartości znormalizowane, będą to stopnie na sekundę. No więc wgrajmy sobie nasz program i po chwili możemy już obserwować wyniki z żyroskopu na ekranie. Tak, czyli znowu tutaj mamy wyniki surowe,
jak i znormalizowane dla żyroskopu, czyli tutaj w stopniach na sekundę. Ja zapomniałem powiedzieć, że w przypadku akcelerometru tamte wartości były znormalizowane, wyświetlane w jednostkach metrów na sekundę, tak? Dobrze, no ale tak jak tutaj mówiłem, te wartości nam za wiele nie dadzą. Ja w poprzednim odcinku obiecałem Wam pokazać, jak działa filtr Kalmana, więc tutaj to zaraz demonstruję. Natomiast jeżeli chodzi o przykłady, które dołączyłem do biblioteki, no to są również przykłady, które potrafią osobno dla akcelerometru, jak i dla żyroskopu pokazać nam, jakie są stopnie, wartości stopni przechylenia i nachylenia naszego czujnika względem Ziemi. Tak, ja może tylko pokażę tak na szybko dla akcelerometru. Jeżeli chodzi tutaj o te obliczanie wartości nachylenia i przechylenia, no i standardowo tutaj nic się nie zmienia. W funkcji setup inicjalizujemy nasz stały czujnik, odczytujemy w funkcji loop wartości znormalizowane i już na podstawie tam funkcji matematycznych obliczamy kąty przechylenia i nachylenia naszego czujnika. Te wzory opisywałem na blogu już w przypadku właściwie akcelerometru ADXL645, więc tutaj nie będę się zagłębiał, skąd tutaj te wzory pochodzą, to spokojnie sobie zobaczycie na blogu. Ja tylko wgram ten program do kontrolera i uruchomiłem tutaj port szeregowy. No i jak widzimy, mamy tutaj już odczyt wartości w stopniach, zarówno dla przechylenia, tak, w stopniach, jeżeli tutaj tam w tej osi, no to mamy tutaj, przypuśćmy tutaj 45 stopni, no i osi oczywiście nachylenia, tak, również mamy te odczyty. Tak, no tutaj cały problem w odczycie tych wartości przechylenia i nachylenia są jakby duże skoki i wahania, tak? Czyli gdybyśmy chcieli wykorzystać te odczyty, powiedzmy, do budowy robota balansującego bądź jakiegoś, powiedzmy, kwadrokoptera, no to one są dosyć zwariowane, ale to za chwilę pokażę. Dlatego po to stosuje się różnego typu filtry. Jednym z takich filtrów jest popularny filtr uzupełniający. Ja go nie będę omawiał, omówię tylko filtr Kalmana, tak? Czym jest filtr Kalmana? No to ja nie będę Wam dokładnie tłumaczył, jak zasady jego działania. No, ja matematykiem jakimś wybitnym nie jestem. Co prawda znałem kiedyś dobrego matematyka, ale kontakt się urwał, więc nie będzie Wam miał kto tego wytłumaczyć, a ja naprawdę nie czuję się na siłach, więc musicie mi to wybaczyć, tak? Ja tylko pokażę, jak ten filtr Kalmana wpływa na odczyty naszego żyroskopu i akcelerometru i przeliczania tych wartości na konkretne wartości w stopniach nachylenia i pochylenia. Więc wczytajmy sobie tutaj nasz przykład. Oczywiście tutaj zapomniałem powiedzieć, że w źródłach znajdziecie dwa przykłady filtru Kalmana. Jeden to jest taki standardowy, który będzie właśnie, tak jak tutaj ten przed chwilą prezentowany, pokazywał wartości przechylenia i nachylenia. No, natomiast ciężko to pokazać na tam takich gołych wartościach liczbowych, dlatego jest dodatkowy program MPU6050 Kalman Processing, który będzie nam wyrzucał dane na konsolę szeregową, a znowu innym programem, nie wiem, czy już go kiedyś omawiałem, program Processing pozwoli nam te wszystkie dane ładnie zwizualizować. Więc czytajmy sobie nasz program. I jedyną tutaj różnicą jest dołączenie dodatkowej biblioteki Kalman Filter. Ją również znajdziecie na moim blogu, jak i repozytorium Git. I tutaj są takie najbardziej kluczowe wywołania instancji naszego filtra. Jeden filtr mamy dla osi X, jeden dla osi Y oraz wartości konfiguracyjne. Tak? No, tutaj niestety trzeba sobie te wartości samemu poeksperymentować, bo w zależności od tych ustawień będzie zależało, jak bardzo nasze wyniki będą
wygładzone. No tutaj też nie należy przesadzić, bo może się zdarzyć taka sytuacja, że oczywiście nasze odczyty będą jakoś ładnie wyglądały, ale będą powiedzmy z jakimś opóźnieniem, bądź będą miały małe odzwierciedlenie rzeczywistością, tak? I standardowo w funkcji setup inicjalizujemy nasz port szeregowy. Oczywiście ustawiamy parametry żyroskopy i akcelerometru, no oraz kalibrujemy nasz żyroskop do wartości zerowych. Jeżeli chodzi o funkcję loop, no to odczytujemy wartości znormalizowane dla akcelerometru, jak i żyroskopu. Następnie obliczamy zgodnie z tym poprzednim przykładem kąty nachylenia i przychylenia. Jak widzimy, te kąty obliczane są wyłącznie na podstawie wyników pochodzących z akcelerometru, natomiast już filtr Kalmana jakby uzupełnia te pomiary akcelerometru o odczyty pochodzące z naszego żyroskopu. Tak, no wiadomo, każdy tam ruch ręką czy jakieś drgania, tak, powodują zmiany właśnie prędkości kątowej, czyli tego żyroskopu, i na podstawie tych odczytów tego żyroskopu możemy jakby skompensować odczyty i ponownie przeliczyć kąty już, ale już poprzez Kalmana, tak? Czyli tutaj są tutaj dwie zmienne, Kalman Pitch i Kalman Roll, tak? Czyli już przefiltrowane wartości nachylenia i pochylenia. No i na sam koniec, na wyjście szeregowe, będziemy wyświetlali nasze poszczególne wartości. Tak, tutaj na początek dwie kąty nachylenia, przechylenia, ale tylko pochodząca z akcelerometru, poniżej już dwie, ale dla filtru Kalmana, no i standardowo wyświetlenie wyników dla wszystkich trzech osi, zarówno dla akcelerometru, jak i żyroskopu. Dobrze, więc wygrajmy sobie nasz program i po chwili możemy zobaczyć, jak to wszystko wygląda na monitorze szeregowym. Tak jak wspomniałem wcześniej, dla nas tutaj te wartości są mało czytelne, tak, możemy to sobie ruszać, ale jakby nie widzimy skutku działania tego filtru Kalmana, tak, dlatego w tym celu wyłączymy sobie nasz monitor. Te dane są dalej wysyłane na port szeregowy, natomiast wspomożemy się wizualizacji programem Processing. Wszystkie te programy tutaj przykładowe, zarówno tutaj do wizualizacji, znajdziecie na blogu, jak i w repozytorium. Ja tylko tutaj załaduję ten program. Ja tutaj generalnie nie będę omawiał tego programu do processingu, do przetwarzania. No, można powiedzieć, że tutaj jest on taki specjalny, przygotowałem sobie go wcześniej na potrzeby właśnie wizualizacji danych z tych czujników, nie tylko żyroskopu i akcelerometru, ale również temperatury, barometru, jak i tam kompasu. Ja się tutaj nim często posługiwał, no ale tak jak mówię, nie o to chodzi, więc uruchomimy sobie nasz program wizualizacyjny i już po chwili powinniśmy mieć, o, przesunę, żeby to nie zasłaniało, nasz program. Tak, i po lewej stronie mamy dwa wykresy od góry dla przechylenia, poniżej dla nachylenia, natomiast wykres w kolorze czerwonym będzie symbolizował odczyty te, które nie pochodzą z filtru, czyli bezpośrednio z akcelerometru, natomiast na zielono już przefiltrowane filtrem Kalmana. Po prawej stronie odczyty wyników akcelerometru w metrach na sekundach, no i żyroskopu, przepraszam, w stopniach na sekundę. Nie zapominajmy, że jest to prędkość kątowa. I jeszcze po środku znajduje się taki wskaźnik znany w samolotach, można powiedzieć, który nam będzie pokazywał zarówno przechylenie, jak i nachylenie. Górny będzie pokazywał nam te wartości bezpośrednio z akcelerometru, natomiast dolny już przefiltrowany z uwzględnieniem właśnie odczytu z akcelerometru, jak i żyroskopu. No tutaj, jak już możemy zauważyć,
pomimo tego, że nasz układ znajduje się w spoczynku, ten górny wskaźnik jakby nam delikatnie drga, tak? Sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy, kiedy będziemy tym czujnikiem ruszać, tak? Więc ja tutaj pokażę. Jak widzimy, pomimo tego, że staram się w miarę delikatnie nim ruszać, ten górny wskaźnik nam strasznie wariuje, tak? Natomiast już po zastosowaniu filtru Kalmana, no ten dolny, powiedzmy, już bardziej odzwierciedla nam działanie tego elementu. Jeżeli spojrzymy na wykresy przechylenia i nachylenia, no tam już zobaczymy, jak wyglądają odczyty właśnie te surowe na czerwono z akcelerometru, natomiast na zielono z filtrem Kalmana. Tak, to jeszcze bardziej widać, gdy będziemy wykonywali bardziej agresywne ruchy. Wtedy już widzimy, jakie te odczyty akcelerometru są, można powiedzieć, no niedokładne, tak? Natomiast na zielono widzimy już wygładzone nasze odczyty, tak? Więc można powiedzieć, że stosując taki filtr, możemy sobie bardzo fajnie przefiltrować te odczyty do naszych potrzeb, no i wtedy na pewno łatwiej będzie nam zaprojektować jakiegoś robota z funkcją balansu, tak, bądź jakieś kwadrokoptery, które, można powiedzieć, no, w znacznej mierze opierają się na takich odczytach. Dobrze. Na sam koniec omówimy sobie jeszcze obsługę przerwań. Po to są właśnie te dwie wcześniej, które mówiłem, diody, jedna zielona, druga niebieska. One będą nam sygnalizowały obsługę przerwań. Tak jak mówiłem, nasz moduł GY86 posiada jeszcze dodatkowe wyjście obsługi przerwań. Ja je tutaj podłączyłem do Arduino, do pinu cyfrowego dwójki. Jak wiemy, w Arduino Uno jest tam podłączona obsługa przerwania N0. Ale zanim zaczniemy, no co możemy za pomocą takich przerwań zrobić? No przede wszystkim możemy zaprogramować nasz układ tak, aby był wykrywany ruch tego układu bądź bezruch, tak? No jeżeli chodzi o wykrywanie ruchu, możemy ustawić, przy jakim przyspieszeniu naszego układu będzie to wykryte jako ruch, bądź przy jakim spadku, powiedzmy, z górnej wartości naszego przyspieszenia do tej dolnej będzie wykrywane jako bezruch. No ale żeby tutaj tak sucho nie gadać, tutaj załadujemy sobie program do wykrywania ruchu i bezruchu. Jeżeli chodzi o ten przykład, to tutaj nie będziemy obsługiwać sprzętowego przerwania. To zobaczymy na kolejnym przykładzie. Tutaj tylko omówimy sobie, jak to wygląda w praktyce, gdybyśmy nie chcieli obsługiwać przerwania, a mimo wszystko wiedzieć, czy nasz układ znajduje się w ruchu bądź bez ruchu. No i standardowo dołączamy biblioteki WireH, jak i MPU6050, poniżej znowu instancja biblioteki i w funkcji setup ponownie ustawiamy nasz port szeregowy na określoną prędkość, jak i parametry i zakresy naszego żyroskopu i akcelerometru. Tutaj poniżej znajduje się już bardziej pokaźny zestaw funkcji, który pomaga całemu temu procesowi wykrywania tych zdarzeń, tak? Pierwszą z nich jest opóźnienie zasilania akcelerometru, dodatkowe 3 milisekundy. No tutaj wyczytałem w nocie katalogowej, że zalecane jest zwiększenie tego czasu ze względu na problemy jakby z inicjalizacją właśnie tego podsystemu tutaj w tym czujniku. Tak jak wspomniałem wcześniej, w tym przykładzie nie będziemy zajmowali się sprzętową obsługą przerwań, dlatego zarówno dla spadku swobodnego, dla wykrywania bez ruchu, jak i ruchu, wszystkie te przerwania zostały wyłączone, czyli ustawione na wartość false. Pomocniczo możemy tutaj sobie ustawić wbudowany filtr górnoprzepustowy, no i poniżej mamy dwie pary funkcji, które nam definiują zakresy wykrywania zarówno dla ruchu, jak i bez ruchu. No, cała idea ustawiania tutaj tych wartości polega na ustawieniu
wartości przyspieszenia, czyli powiedzmy, o jaką wartość musi się zmienić nasz odczyt, w przeciągu jakiego czasu, aby dane zdarzenie, dany ruch został zainterpretowany jako wykrycie ruchu bądź bez ruchu, tutaj poniżej. Jeżeli chodzi o wykrywanie ruchu, ja tutaj sobie ustawiłem, że musi być to zmiana 4 mg w przeciągu 5 milisekund. Mówię 4 mg, a napisane jest 2, ponieważ no tutaj tak to jest ustawione zarówno tutaj w nocy katalogowej, że te wartości są mnożone razy 2, tak? Czyli jeżeli byśmy sobie ustawili tutaj powiedzmy 10, no to tak naprawdę zmiana tego przyspieszenia będzie 20 mg, a nie 10. Tak, czyli po prostu tą wartość, którą nam chodzi, musimy podzielić przez 2 i wpisać do tej funkcji jako parametr. I jeżeli chodzi o wykrywanie bez ruchu, no to jeżeli układ będzie znajdował się w ruchu, a nam spadnie ta wartość o 4 mili, tutaj 4, czyli tak naprawdę 8 mg w ciągu 2 milisekund, no to wtedy będzie to traktowane jako wykrycie bez ruchu. Standardowo wywołanie funkcji check setting, żeby zobaczyć, jakie te wartości zostały ustawione. No i tak jak mówiłem, dwa wyjścia cyfrowe, czwarte i siódme ustawione jako wyjście połączone do diod zielonej i niebieskiej, które będą nam sygnalizowały wykrycie ruchu, jak i bez ruchu. Tutaj w tej funkcji check setting pojawiły się tam dodatkowe informacje, które przerwania zostały sprzętowe włączone, które wyłączone, no oraz jakie ustawione są kontrolnie tutaj te wartości, zarówno zmiany przyspieszenia, jak i w czasie trwania. No i te pozostałe to już były omawiane wcześniej, czyli tam jakieś źródło zegara, jaki zakres pomiarowy i tak dalej. Natomiast już w funkcji lub odczytujemy wartości surowe na sztukach akcelerometru. No niestety trzeba tutaj te wartości odczytać, aby zapełnić rejestr w MPU 6050. Natomiast poniżej już odczytujemy nasze aktywności z układu. I praktycznie cała filozofia polega na tym, że jeżeli będzie tutaj is activity ustawione jako true, no to zapali nam się dioda. Jeżeli nie ma aktywności, to dioda zostanie wygaszona. No i tutaj taka sama sytuacja, tylko dla wykrywania bez ruchu. Tylko mamy tutaj jeszcze diodę drugą podłączoną do pinu 7. I na sam koniec, na monitor szeregowy będziemy wyświetlać sobie wartości true lub false dla wykrywania aktywności, bez aktywności, czyli ruchu i bez ruchu, oraz aktywności dla poszczególnych osi X, Y, Z, traktując tutaj ten punkt początkowy jako 0, więc możemy wykrywać ten ruch zarówno w tak zwanym trybie pozytywnym, czyli zwiększając tak, czyli powyżej 0, czyli powiedzmy na poziomie w osi X w prawo, no i oczywiście w formacie negatywowym, czyli od tego zera, czyli jakbyśmy brali standardowo powiedzmy oś X, no to od zera w lewo, tak? No i tutaj co 50 milisekund będziemy badać cały ten stan. A więc wgrajmy sobie nasz program i po chwili powinno nam już wszystko działać. Jak widzimy, wykrywany jest bezruch i sygnalizowany zaświeceniem diody zielonej. Jeżeli sobie będziemy tym układem za chwilę ruszać, no to powinna nam zielona dioda zgasnąć, a powinno nam sygnalizować diodą niebieską. Jak widzimy, ruszam całym układem, wykrywany jest to jako ruch i dioda zielona nam się nie pali, a zaczyna nam mrugać dioda niebieska. Jeżeli pozostawię nasz układ w spoczynku, no to niebieska dioda stanie nam świecić, a zaczyna nam mrugać zielona jako wykrywanie bez ruchu. Co ciekawe, możemy sobie tak zaprogramować nasz mikrokontroler, że będziemy w stanie wykrywać powiedzmy tapnięcia, podwójne tapnięcia, czy chociażby nawet wstrząsy, które będą działały na nasz czujnik. Tak, jeżeli sobie pukniemy, widzimy, że zapala nam się dioda niebieska, tak? Tak więc
można dzięki temu zrobić bardzo, bardzo fajne, ciekawe, ciekawe projekty. No i na sam koniec omówimy sobie obsługę przerwania, ale tym razem, żeby było ciekawiej, obsługę przerwania sprzętowego dla wykrywania upadku swobodnego naszego układu. A więc załadujmy sobie odpowiedni przykład. I zanim go wgram, kilka słów. Tak jak tutaj wspomniałem, będziemy tutaj obsługiwać przerwanie sprzętowe. A więc, zanim tam do tego dojdziemy, pojawiły nam się tutaj trzy dodatkowe zmienne, która pierwsza będzie nam zawierała, czy nasza dioda się świeci bądź nie. Poniżej Freefall Detect będzie nam zawierała wartość, czy upadek swobodny został wykryty. No i ostatnia będzie zawierała licznik mrugnięcia diody. Tylko tu powinno być int. Dobra. W funkcji setup standardowo ustawiamy prędkość monitora szeregowego, parametry naszego układu, czyli skala 2000 stopni na sekundę i tym razem zakres 16G. Standardowo już opóźnienie z załączenia zasilania na akcelerometr i jak tutaj widzimy, dla zdarzenia upadku swobodnego uruchamiamy obsługę przerwania sprzętowego. Tak, czyli tu ustawiamy jako true, natomiast w poniższych dwóch, czyli dla wykrywania ruchu, jak i bez ruchu, false. Poniżej standardowo filtr górnoprzepustowy i ponownie ustawiamy zakresy, dzięki którym będzie to zdarzenie upadku swobodnego wykrywane. No tutaj znowu mnożymy razy 2, czyli tak naprawdę ustawiamy zmianę przyspieszenia upadku swobodnego na 34 mg. Jeżeli takie zmiany przeciążenia wystąpi w ciągu 2 milisekund, no to wtedy zostanie to interpretowane jako upadek swobodny. Wyświetlamy sobie nasze ustawienia i tym razem tylko jeden pin cyfrowy czwarty jako sygnalizacja upadku. I na sam koniec obsługujemy przerwanie, nasze przerwanie, które będzie nam przechodziło z naszego czujnika na pin cyfrowy drugi. Jak wiemy, w Arduino przerwanie 0 jest to pin cyfrowy 2 i będzie tutaj wywoływana funkcja doInt przy wykryciu zbocza narastającego. Jeżeli chodzi o funkcję obsługi przerwania, to tutaj nie ma zbytnio dużej filozofii. Będziemy tylko tutaj zerować nasz licznik mrugnięcia diody oraz informować pozostałą część programu, że został wykryty upadek swobodny. No i standardowo check settings pokaże nam, jakie mamy ustawione parametry, zakresy i tak dalej. Natomiast już bardziej interesuje nas funkcja loop, gdzie ponownie odczytujemy wartości z akcelerometru, nasze aktywności. Będziemy wyświetlać sobie tutaj na monitorze szeregowym status tutaj tej funkcji, tej wartości is free fall. Jeżeli będzie jako trudno, to wtedy będzie jako wykryte, jako false, czyli 0, czyli że nie wykryto upadku swobodnego. No i na sam koniec fragment programu, jeżeli nasze przerwanie wywoła funkcję doInt, tam się ustawi freefall detect jako true, a jeżeli tak, no to będzie nam tutaj co 100 milisekund zmieniało stan zapalenia diody na przeciwny 20 razy, a więc tak de facto dioda niebieska powinna nam zabłysnąć 10 razy. Wgrajmy sobie nasz program do mikrokontrolera. I już możemy na monitorze szeregowym zobaczyć wyniki działania. No jak widzimy, pojawia się 0, bo układ znajduje się w stanie spoczynku, więc nie może być mowy o wykrywaniu jakiegokolwiek upadku swobodnego. Ja na chwilę podjadę na samą górę. Jak widzimy, mamy włączoną obsługę przerwania sprzętowego dla
upadku swobodnego, jeżeli nastąpi zmiana przyspieszenia 34 mg w czasie 2 milisekund, no to wtedy nasz układ MPU 6050 powinien wystawić przerwanie do naszego Arduino, a tam no już dalsza obsługa powinna nastąpić według programu. Więc włączmy z powrotem scrollowanie na sam dół. Ja nie będę tutaj teraz zmieniał położenia kamery, abym musiał pokazać bałagan w moim pokoju, no ale musicie wierzyć mi na słowo, że po prostu podniosę tutaj cały ten układ do góry i upuszczając go powinno nam się zaświecić 10 razy do na niebieska. No, czasami to się nie udaje, bo cały ten układ jest podłączony sztywno kablem zasilającym Arduino i wtedy jakoś tutaj nie do końca zawsze to łapie, natomiast jak sprawdzałem to na zasilaniu bateryjnym, no wtedy nie ma najmniejszego problemu. No tutaj jeszcze mogą wystąpić jakieś luzy podczas spadania w tych kabelkach, więc na pewno po zlutowaniu tego na jakiś bardziej stabilny układ na pewno poprawi te odczyty. No ale spróbujemy, podniosę do góry i uwaga, upuszczam. Tak, upuściłem układ, no i dioda niebieska zaczęła nam mrugać 10 razy. Tak jak widzimy, ruch tego całego układu nie powoduje nam wykrywania żadnego zdarzenia, no bo to nie jest wtedy interpretowane jako upadek swobodny. Więc próbujemy jeszcze raz. O, mrugało, mam nadzieję, że było widać. Więc można powiedzieć, że wykrywanie takiego upadku swobodnego również może się przydać w wielu ciekawych projektach. Na przykład, nie wiem, gdybyśmy robili jakiś wehikuł latający powiedzmy brakłoby zasilania, więc wtedy taki mikrokontroler mógłby wykryć, że nasz układ spada i, nie wiem, odpalić na przykład jakiś spadochron. No tak sobie tylko na szybko myślę. Tak więc myślę, że to by było na dzisiaj tyle. Następnym razem postaram omówić się ten trzeci układ, czyli magnetometr HMCL5883L. O ile dobrze pamiętam, kolega Maras już tutaj pokazywał, jak taki kompas obsłużyć, ale chyba miał problem z interpretacją wyników, kiedy przechylał cały układ pomiarowy w lewo lub w prawo. Tak, chodziło tutaj o przechylenia, że nie był w płaszczyźnie. Wtedy te obliczenia kierunku tego magnetometru były dosyć przekłamane. Ja Wam postaram się uzupełnić te informacje o to, w jaki sposób możemy skompensować te odczyty właśnie dzięki wykorzystaniu akcelerometru, tak? Bo wtedy możemy w dużym zakresie mieć poprawne wyniki, niezależnie od tego, czy nasz kompas będzie się znajdował równo na podłożu. Tak więc mam nadzieję, że Wam się dzisiaj podobało. Jeżeli tak, to oczywiście zapraszam na mojego bloga, gdzie możecie sobie tutaj o tym układzie poczytać znacznie więcej. Oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jak i lajkowania filmu. Tak więc jeszcze raz dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Cześć!